Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Co serii to za imię? God of War na kanale Sogilemi. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie jak zawsze kontynuować fabułę, więc zapraszam was do oglądania. O kurde, wrogowie się pojawili. Ale go z buta wziąłem w ogóle. Bo to jest zajebisty atak. Wziąłem go na hita. Gięcie, śmiecie, ile was jeszcze będzie, co? Ja się sunę. Gięcie, śmiecie. Dobra robota. Zginęliście? Dobrze, zginęliście. To mi się podoba. Dobra, wchodzimy do wydźmy. Ojcze, jest tu! Jak dobrze cię znowu widzieć. Wiedziałam, że nie zginęłaś. Witam. O, potrafisz ożywić głowę? Nie jestem pewna, czy rozumiem co. Chwila. Skąd je masz? Te strzały. Daj mi je. Już. To był prezent. Rób co mówi, chłopcze. Te strzały są niebezpieczne. Przeklęte. Jeśli znajdziesz ich więcej, niszcz je, rozumiesz? Czy rozumiesz? Powiedz! Rozumiem. Ja cię sunę. Jak je zobaczę, zniszczę je. Tylko o to proszę. Popatrz. Proszę, weź w zamian moje strzały. Nie potrzebuję ich już. Dobrze. O co chodzi z tą głową? Macie pojęcie, kto to jest? Zabiłeś go? Na jego prośbę twierdził, że możesz go ożywić. Ja? Na pewno dobrze zrozumiałeś? Proszę. Zanieś go na stół. Ożyw go. Emily. Ale ciekawe mnie też strzały. Cały czas ta wyzma wydaje mi się być lekko podejrzana, ale nie wiem. Głowa nie zgniła za bardzo. Może jest przyjazna, kto wie. Ładne cięcie. Ze wszystkich ludzi musiałeś odciąć głowę jemu. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Dobra, przytrzymaj głowę pod wodą i nie puszczaj. To ważne. Dobra, nie będę puszczał. Wystarczy. Zadziałało! Niech mi spojrzy. Mimirze? Żyjesz? Tak. Dobrze. O! Witaj, Frejo. Minęło tyle czasu. Dobrze wyglądasz. Zrobiłam to tylko dla nich. Jeśli chcesz znać moje zdanie, zasługujesz na śmierć. Pokłoniłbym się, gdybym mógł. Wybacz. Gdybym wiedział, że wiedźma z lasu to sama Freja, nigdy bym tego nie zasugerował. Freja? Freja, Freja, Freja. Ty też nie wiedziałeś. Wybacz. Gdy rozejdzie się, że Mimir jest wolny, ściągniecie na siebie gniew Odyna. Jesteś boginią. Byłem przywódczynią Iwanów, ale to przeszłość. I nie raczyłaś mi powiedzieć? Ty chcesz mnie pouczać w tej kwestii? Idziemy, chłopcze. Ale... Już! Nie ma za co! Czemu to zrobiłeś? Nie możemy jej ufać. Bo jest boginią? Nic się nie nauczyłeś, chłopcze. Ale bardzo mam... No i tam.
i okłamała. Wrócić? Niektórzy cenią sobie prywatność. Lepiej nie osądzać, bracie. Gdy będę chciał twojej opinii, to poproszę. W porządku. Zanieście mnie do świątyni Tyra na Jeziorze Dziewięciu, a doprowadzę was do Jotunheim. Znamy tę świątynię. To w niej jest. Ostatni żyjący gigant w Midgardzie. Kto nam lepiej wskaże drogę? Wąż świata? Zaraz, wiesz jak z nim rozmawiać? Owszem. Posługuje się mało znanym językiem, starszym niż te góry. Nikt w Midgardzie go nie zna. Z wyjątkiem rzecz jasna mnie. Naprawdę? Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale Jormungand to błyskotliwy rozmówca. Okej, dzięki. Wrócimy sobie? Nie, nie da się. Dobra. Walić. Ale wiem tyle, że gdybym wrócił za pierwszym razem do wiedźmy, to bym się o tym dziku dowiedział, że był ostatnim gatunku. I w sumie tyle. Uda się do rogu węża, okej. Jezu, ta głowa, jak ona wygląda. Lepiej powiedz o Baldurze. Twierdzi, że nie można go zranić. Ano, Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przechwałki, Bogu. Każdy ma jakąś słabość. Obawiam się, że nie. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przed chwilą to powiedziałeś. Ach tak? Skąd czerpie swoją moc? Cóż, o ile pamiętam, chodziło o zaklęcie? Mimir? Trochę mi się jeszcze miesza we łbie. Potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie. Okej. Oby się nie popsuł. Wiem. Jesteśmy na jeziorze. Świetnie, przybij obok mostu. Na spokojnie. Głowo, jak porozumieć się z wężem? Na środku mostu jest platforma z rogiem. Zanieś mnie. Okej, spokojnie. Dobrze, przytknij moje usta do rogu. Okej, tylko gdzie? Tutaj, dobra. Kurde. Ale on jest wielki. Ja cię sunę. O kurde. Odyn kazał wznieść ten posąg na cześć Thora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi Fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. On i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię, a przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez dechy. Mam o to zapytać? Dobra, życz mi szczęścia.
tylko żeby kurde. Rozumiem wasz ból. Pomoże. Ja powiedział. Jakiś głupot, kurde, chyba wziął. Żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheimu. Okej. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkaliśmy? Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. Niedaleko. Ale gigant, ja cię sunę. Ten może jest kurde wielki, naprawdę. Myślę, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. Spójrzcie! Dzięki wielkie. Woda opadła jeszcze niżej. Tak, ona led jak góra. Naprawdę. I kolejne miejsce do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to błoto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. Ale wielki, ja cię sunę. Okej, dzięki. Jakie? Czego chcesz, krasny ludzie? Mam kolejny trop w sprawie starego Andwariego. Spotkajmy się przy kopalniach Lansu. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od rzecznej przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? Zajebisty jestem, krasnolud. Jasne, sklep. Pierścień był na dłoni Andwariego w kopalniach Volund. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Gdzie jestem? Za tutaj, tak? Dobra. Tędy, dobra. No spokojnie, tam jakoś dojdziemy. Więc nie ma tragedii. Najpierw teraz i to ja sobie zrobię poboczną misję i tyle. Mimir, nadal nie wiem, czemu Freja napluła ci w twarz. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. Nie całkiem bez powodu. Sięga to czasów wielkiej wojny między Asami i Wanami. Przed nią Asowie zawsze wygrywali z łatwością. Ale Wanowie okazali się godnymi przeciwnikami, którzy ich poważnie zranili. Obie strony poniosły olbrzymie straty. Okej. A mówiąc wprost, wielu z nas miało już dość wojen i uważało je za bezmyślne trwonienie życia. Nie uważasz, bracie? Otóż to. Miarka się przebrała i w końcu najbłyskotliwszy doradca Odyna postanowił poszukać rozsądniejszej drogi. Tutaj sobie pójdę. Pokój między bogami. Tylko
Matko, co to kurde jest, co? Ale Odyn został przekonany, aby poślubić jednego ze swych zaciekłych wrogów. Boginię Vanu. Słynącą nie tylko z urody, ale i z opanowania magii Vanu, którą okay. pragnął od dawna zgłębić. Zajebiście. Co z tego miało? Dosyć. Żadnych historii podczas marszu. Skupmy się na drodze. Rozumiem i popieram. Dokończę później, chłopcze. Jak ja mam tam się dostać, co? Masakra. Poświęciła się dla swego ludu. Był to akt olbrzymiej miłości. W rzeczywistości zasługiwała na coś lepszego. Ale oczywiście kryje się za tym coś więcej. Zarybito. Elegancko. A spokojnie. No chyba nie. No i zajebiście, o to chodziło. Masakra, co to kurde jest w ogóle? Co? O shit, niedobrze. Spadło mi się, ale jakoś się to da wytrzymać. Jak mam się tam dostać, co? Dobra, tędy chyba. Okej, tu są trzy te runy. Dobra, luzik, arbuzik. O, shit, masakra.
Zgiąć, Meciu. Nie chciałbym nim być. Przejmuj się mną! Za tobą, gdzie jesteś? Tam jesteś? Dobra. Ale śmierć uciekł, nie? Masakra. Tylko one skurwa. Ja cię sunę. Chodź, śmieciu. No, w końcu zginął w śmieci. Zajebiście, mamy to. Ciśniemy dalej w takim razie. Do mnie. Kurde. Na spokojnie tędy.
Jak mam się tam dostać? To powiedzcie mi. Dobra, są trzy runy, tak? Spoko, oby to było, a nie, to nie jest runa, tylko gdzie są te runy? Jasne, cholery. Bo póki co ich nie zauważyłem. To jest najsmutniejsze. Nie wiem, zobaczy się. Wróg. Runa nie, to nie jest runa, kurde. Odejdź, śmieciu. Skąd się chyba wziąłyście, co? Nie mam kompletnie pomysłu, jak mam się tam dostać i w ogóle, masakra. I powiedzcie mi, gdzie ja mam kurde iść, co? Jestem tutaj w ogóle, jestem zupełnie w jakimś dziwnym miejscu, o co chodzi? Dobra, nieważne. Ja się zaraz będę żegnał chyba za mi... widzowie. I sobie o tym się zrobimy w kolejnym odcinku. Tak. Miłość i nienawiść są splecione bardziej niż się wydaje. Dobra, zajebiście, mamy to. Odyn nienawidzi gigantów, a one jego. Ale matka Thora była gigantką zwaną Fjordiem. To jedna z największych miłości Odyna. Thor jest pół bogiem, pół gigantem? Dziwne. Gdy Fjordiem odeszła, samotność nawiedziła Odyna. A w trakcie wojny z Wanami dojrzałem, co naprawdę go gryzło. Przekonanie jej trochę trwało, ale Freja zgodziła się. Przez jakiś czas był naprawdę uroczy. Wyglądał na szczęśliwego. Zdawało się, że chce ją uszczęśliwić. Spełnił tyle jej życzeń, że nie pamiętam wszystkich. Pokój trwały, naprawdę wierzyłem, że wszystko. Okej, okay, pan się rozładował, a jest już. W końcu Odyn pokazał swą prawdziwą twarz. Chcemy cisnąć dalej z grą. Nauczyła go magii Wanów. Kolejna z decyzji, której miała pożałować. Niestety, pomimo starań jego doradcy, który twierdził, że pokój jest najlepszym sposobem na oddalenie Ragnaroku,
Odin nigdy nie wyzbył się obsesji na punkcie Jotunheimu. Albo opowiem ci tę historię później. Okej, nieważne. Może mi powiesz, jak zaczęła się historia z Baldurem? Kto do nas zapukał? Baldur z Asgardu złożył wam wizytę? Tak, przyszedł i sprowokował walkę. Powiedział, że chce się czegoś dowiedzieć. Powiedział, wiem, czym jesteś. O, później jeszcze do tego wrócimy. Czego dokładnie chciał się dowiedzieć? Mówisz wtedy pod podłogą. Powiedział, że dobrze wiem, czego chcę. Może mnie z kimś pomylił. Bardzo interesujące. Opowieści Mira, a sobie sprawdzę. Baldur. No, ja muszę wyjść z tego, kurde, domu wiedźmy. Staliście się w najmniejszej atmosferze, co? Tylko ja chcę wyjść, co? Dobra, wiem jak. Tędy na spokojnie. Możesz to odczytać? Tak jest. No, dawaj. Śmierć Bogu Kruków, władcy Wisielców. To o Odynie. Ma wiele przydomków i nie wszystkie są. Co tam jest na górze? Sprawdźmy sobie. Tylko gdzie są te pieczęcie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tu, chłopcze. Aha, dobra. Znam te... To wind! Wiatr! To odpowiedź na zagadkę z tej misy. Dobra. No co jest? Ja cię sunę. Co jest z tą grą? Okej.
zaraza. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale chyba tego nie zrobię w tym odcinku. Erka, dobra, niech będzie Erka. Dobra. Nie ma nic. A może to P? Jest P, nie ma P. Nie wiem. Nie znam się. Co tam jest napisane? Jastrząb, turkawka soku, mknąc w przestworzach wokół. Okej, dzięki wielkie za pomoc. Co to kurde jest? Co to jest? Zajebiście, to mi się podoba. Dobra, tędy. Jak ja mam się kurde dostać tam, co? Popatrz. No, popatrz nieźle. Okej, asysty. Głupoty. Ile mam umiejętności? Ja cię sunę. Pora sobie to wykupić. Piękne. Piękne. Dobra, jak teraz dojść tam? Po pierwsze, nie da się chyba. A może da? Chwila, czekajcie. Bo tu jest ta ścieżka przez las, tak? Nie wiem. To dobrze, synu, dobrze. Chyba aż cela. Ja cię, synu. Jak ja mam stąd wyjść? Oto jest pytanie. Co to znaczy?
Save readings dla wszystkich, którzy tu wkraczają. Dobra, będziemy chcę powoli chyba kończyć ten odcinek. Było miło, ale się widzimy w kolejnym odcinku, także subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, polecajcie kanał znajomym, to co to jest, wiadomo, hej.